Ożenił się ja nie za długo po tym, jak mama z rusztu zlecieli i krzyży im pękli. Ostaliśmy wtenczas w chałupie jako bez kobiety. Tatko, Michał i ja. Wytrzymali tak jeden rok. Drugi idzie. Ta coraz ciężej. No bo jak? Chałupa niepobielona, koszuli i szmaty brudne, my niedomyte, chleb zakalcowaty i warzywa nie ma komu dopilnować. Aż tatko mówią, z jadziejem chłopy bez baby, baba tu potrzebna. Darzej się, Kaziu, ty starszy. A co ja? Mnie tam i bez baby dobrze. A tato, co ty? Baby nie chcesz? Zaraz, zaraz. A może tobie jeszcze żenidło nie urosło, co? Urosło, urosło. To może ty się z babą obejść nie umiesz? Oj, tato, umiem. No! No! To na cóż czekać? Co ty masz latać po zabłociach jak jaka sobaka, jak ty możesz jawnie pod swoją pierzyną? Spodobało się mi to. Taka wygoda? No dobra, dobra, mogę się żenić. No ale z którą? A tato, to już domin Rajko wymyślę. I domin Rajko w czwartek przychodzę. Obój się, mówią, bierz butelkę i chodź. No ale do której pytam? Nie twoja rzecz. Wyślimy, idziemy. No ale do kogo? Do Mazurzanek? Mijamy. Nie skręcamy, nie skręcamy. Może do Ryżego Litwina, do Stasi. Oj, Stasia, niczego sobie. Chociaż z jedną nogą cieńsze. Jezus Maria, bo chyba nie do Czarnego. Tam samych chłopów obrodziło. Ale i czarnych, i ryżych mijamy. Zaraz. A może do Mani Dunajowej? Ale gdzież by taka mnie chciała? Za bogate to za ładne. Wtem na cztery domy przed Dunajem, bach, skręcamy. Stanowia dęba? O nie. Do kogo jak do kogo? Ale do Pietruczanki to ja się zagnać nie dam! Domin obracają się, ty gdzie? A co? Tu nie idę. No to czemu? A co wy nie wiecie? Toż ona bez pindy! Górny ty, górny! Spindo, spindo! I to jeszcze jako! Nie! Nie! Wariata ze mnie nie zrobicie! I krok nazad odstępuje! On mnie cap za rękaw! I ciągno! I ciągno! I naraz drzwi odmykają się. Ależ prosim, prosim, ta zachodzi, ta wejść, prosi, o co się rozchodzi. No i weźli, my nie ma ratunku. Okupaliśmy te walonki ze śniegu, wyprostowali się i domin Rajko pytają, a czy my aby nie zbłądzili? A bo my słyszeli, że jełośkę macie do przelania. A znajdzie się, znajdzie się, zapraszam, zapraszam. Zapraszają dalej na chałupę i gadają o krowach, o koniach, o gospodarstwie. No a ja sobie tak siedzę i myślę, czy to możesz to być, co domin mówił, że Hansia wszystko ma na miejscu? No ale czemu nikogo nie dopuszczała do siebie? Ta jak dzika się broniła. Przycisnąć cię po ciemku, to rozłożę tobie gębę pazurami, a dać nie da. Nagle słyszę, Hansia, złaśno sprawa je. I nagle załomotało na górze. Słychać, złazi dziewczyna po drabinie. Czerwona ze wstydu i strachu, ale wyszykowana. W sukience z żorżety, piękne, nowe śniegowce, brwi węglem podczernione, policzki na buraku zrobiła, stanęła i się w ziemię patrzy. I garbi się, żeby cycki.
Kiszki jej mniej nie wystawali. Weź wstydliwa jakaś taka. No i ja tak na nią patrzę i widzę dobry kawał baby. Dziewczyna gruba, tłusta, cycata, ni garbata, ni kulawa, ni ślepa. No ja no to pindo sprawa niejasna. No nie gadaliby chłopcy po wsi, jakby czego nie wiedzieli. Ona siadła i siedzi, sztywno jak ta święta figura. A ja ją tak z boku oglądam i se myślę, nie no, tak na oko to ty całkiem niczego sobie jesteś. Tylko szkoda, że ten feler masz. I w ten moment ona buź spojrzała na mnie. Z pół chwili tego było, ale tak na mnie, tak w oczy, tak w sam środek spojrzała, że jakby mnie kto jako desko w czoło prasnął, ta się mnie zaćmiło. Tak stoję i sobie myślę, oj, Hancja, Hancja, nawet jak ty tej dziury nie masz, to ja ją tobie zrobię. A rodzi równo jak maszynka co 2 lata. Szczera to prawda. Święte słowa. Śmierć żona od Pana Boga naznaczona.